Czy narcyzi szybko zapominają o swoich byłych? Większość narcyzów ma pewien wzór i zazwyczaj się go trzymają. Oto niektóre powszechne wzorce w odniesieniu do byłych partnerów: łowcy zwierzyny. Gdy już cię spakują i ulokują twoją głowę, twoją osobę na ścianie trofeów, momentalnie stracą zainteresowanie twoją osobą. Są zbyt zajęci polowaniem na Następne trofeum, by nawet zapamiętać Twoje imię. Jeśli myślałeś, że jesteś w poważnym związku, myliłeś się. Romantycy będą cenić dobre wspomnienia, a nawet rozmawiać z innymi ludźmi o tym, jak doskonałe były czasy z Tobą. Wszystko wygląda lepiej, niż w lusterku wstecznym, niż w rzeczywistości, gdy byliście razem. Niestety Twój były nie jest w najlepszej sytuacji. Bo nawet gdyby wrócili, zostawiliby cię ponownie i ponownie i tak bez końca. Są zakochani w idei miłości, a nie w tobie. I w końcu trzecia grupa, nazywam ich albo z odzysku, albo recyklerzy, mają grupę chętnych kochanków, przez których mają tendencję do powtarzania się. Kiedy się tobą nudzą lub denerwują, przechodzą do Kolejnej osoby w grupie. I tak, bez końca. To może trwać wiecznie. Reasumując, to, czy twój były pomyśli o tobie później, zależy od pewnego wzorca. Ponieważ narcyzi nie mogą się obejść bez narcystycznych zapasów, prawdopodobnie będą myśleć o tobie najbardziej, gdy potrzebują wzmocnienia swojego ego, lub gdy są samotni lub napaleni.